Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert, ja nazywam się Kamil i w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak możecie zacząć reklamować swój sklep internetowy i to jest ten etap, gdzie już sklep internetowy musicie mieć. Natomiast macie taki budżet, który nie jest za duży, nie pozwala na to, żeby pójść na reklamy na Facebooku, ale chcecie mimo wszystko w to zainwestować, to będzie taki właśnie idealny pomysł na to, jak możecie wykorzystać te pieniądze do tego, aby zrobić taką dosyć tanią reklamę na Instagramie. I teraz na czym to polega? Wystarczy, że znajdziemy sobie różnego rodzaju strony na Instagramie. Takie zależności od naszej niszy, jeżeli na przykład sprzedajemy jakieś produkty dla kotów, to mogą być właśnie bardziej takie strony. Natomiast jeżeli sprzedajemy jakieś gadżety na przykład, czy tego rodzaju produkty z takim efektem wow, no to możemy na przykład wykorzystać strony z memami. Ponieważ jest tu na przykład 7 milionów obserwujących, na przykład tego posta zobaczyło 65 tysięcy osób, więc powiedzmy, że jeżeli tu by była nasza reklama i zobaczyłaby ją 65 tysięcy osób, znaczy zobaczyło ją więcej, ale zalajkowało 65 tysięcy, no to na przykład ta osoba, mogło być w tych osobach, w tej liczbie osób jakaś osoba, klient, który na pewno byłby zainteresowany tym. W 65 tysiącach, no to wiadomo, jest to naprawdę duża liczba, na pewno by się znalazła osoba, która z chęcią, osoby nawet, które z chęcią by kupiły ten produkt. Więc właśnie jak najbardziej to działa. Możecie bardzo łatwo znaleźć takie strony, wyszukując na przykład memes albo właśnie coś związane z kotami. Możecie również to po polsku robić, znaleźć różnego rodzaju hashtagi. Można bardzo dużo różnego rodzaju właśnie takich stron znaleźć i na nich reklamować swoje produkty. Więc jak to krok po kroku zrobić? Najważniejsze to najpierw zdefiniować to, kto jest naszą grupą odbiorców, czyli jakie osoby z chęcią by kupowały takie produkty i gdzie takie osoby możemy znaleźć. Jeżeli właśnie jest to bardziej jakiś taki gadżet, zabawka, czy coś takiego, na przykład, podam przykład, jeżeli na przykład to byłby okres na fidget spinnery, gdzie te fidget spinnery miały po prostu ten szczytowy taki popyt, no to na przykład taka strona byłaby idealna do tego, żeby tutaj to wrzucić. Można wrzucać różnego rodzaju jakieś projektory, lampki, w zależności co tam sprzedacie, na pewno znajdziecie taką stronę. Warto znaleźć ich tak kilkanaście, nawet do kilkadziesięciu, 50 stron na przykład tego typu. Zaobserwować taką stronę, te wszystkie te strony, z których chcemy po prostu tam wrzucić tą naszą reklamę. Oczywiście, jeżeli jesteście na telefonie, możecie od razu wysłać wiadomość, jeżeli na komputerze, no to musicie najpierw zaobserwować. Wysyłacie wiadomość dotyczącą tego how much for paid promotion. Coś takiego i w tym momencie ta osoba odpisze do was i poda wam swoje ceny za to, na przykład ile 24 godziny post, żeby tutaj widniał, i wasz link w opisie, tak żeby osoba mogła sobie kliknąć, taka, która będzie chciała to kupić. Ona poda wam za to ceny, również za swoje story, poda wam cenę, story zazwyczaj jest tańsze. Natomiast tutaj oczywiście taki jeszcze mam pro tip, jeżeli na przykład właśnie ta osoba wam poda za 24 godziny ile to jest i powiedzmy, że to jest na przykład $100, no to spytajcie się, czy można zrobić na 12 godzin za $50, ze względu na to, że przez pierwsze tak naprawdę 6 do 12 godzin jest największy ruch na poście, potem już z czasem to maleje i tak naprawdę wydaje mi się, zwłaszcza, że jeżeli nie jesteście pewni, że to będzie działało, no to warto jednak zapłacić tylko za 12 godzin, to jest właśnie aż połowa, a tak jak mówię, przez 12 godzin możecie dowiedzieć się, czy to będzie miało sens. Co jest jeszcze dobre, to możecie później na przykład tej osobie dopłacić, czyli po na przykład zobaczycie po 8 godzinach, że to dobrze idzie, no to dopłacicie jej te $50 i ona zostawi to na 24 godziny, więc tu nie ma raczej z tym problemu, więc warto zaczynać właśnie od tych 12 godzin. I teraz jeżeli mamy te wszystkie strony, na których chcemy te reklamy puścić, możecie sobie to zapisać na przykład w Excelu, no to oczywiście zapiszcie obserwujących, zapiszcie nazwę tego właśnie tej strony oraz cenę, jaka ta osoba wam podała. Kolejną rzeczą zapiszcie sobie jeszcze, jakie ta osoba ma, ta strona na Instagramie ma zaangażowanie swoich obserwujących, ze względu na to, że możemy na przykład, gdzie to jest, możemy na przykład, może na przykład mieć osoba 7 milionów, ale bardzo mało tutaj tych lajków, komentarzy, na przykład to możemy zaobserwować tutaj 26 tysięcy obserwujących, więc będziemy płacili tak jak za 26 tysięcy obserwujących.
obserwujących. Natomiast na przykład ten post wygrał tylko 286 lajków, więc jest to bardzo mało. Więc warto sobie zawsze sprawdzić, wpisać jakiś, znaleźć kalkulator Instagrama, wpisać sobie tutaj nazwę tej strony i wyszukać, zobaczyć, jakie zaangażowanie ma ta strona. W tym przypadku jest tutaj 1,23%. To jest właśnie niedużo. Im wyżej, im więcej followersów, to tu będzie to gorzej z tym engagement. Natomiast czasem warto znaleźć takie strony, gdzie ma to 2-3% właśnie zaangażowania. Więc jeżeli znajdziemy takie strony, no to to będzie o wiele lepiej nam działało. I teraz na przykład mamy wszystkie te strony wypisane sobie, które tam mamy. Mamy ich cenę. To sprawdźmy po kolei ich zaangażowanie tych followersów i napiszmy sobie obok tych stron. I później będziemy mogli wszystko tak dopasować, wybrać tylko te strony, które mają jakby najwięcej, jakby najtaniej w porównaniu do jakości tych followersów i wybierzemy tylko te strony właśnie, które będą po prostu najlepsze w tym wszystkim. Więc jak już będziemy mieli te strony, na których będziemy chcieli sobie ten produkt właśnie reklamować, będziemy chcieli zapłacić za taką reklamę, to wystarczy, że teraz przejdziemy sobie do Facebooka i jeżeli na przykład nie macie jakichś reklam swojego produktu, bo na przykład sami nie nagraliście, bądź no nie macie jeszcze jak komuś zapłacić za to, no to możecie sobie wejść na Facebooka i w wyszukiwarce wpisać nazwę tego produktu. W tym wypadku ja tu wpisałem free shipping, żeby znaleźć jakieś produkty. No i jak wpiszecie sobie tę nazwę tego swojego produktu, który sprzedajecie, to zaznaczycie również tam filmy, więc wpisujecie sobie to tutaj i później wpisujecie sobie tutaj, dajecie enter i zaznaczacie tam filmy i na pewno znajdziecie, musicie przeszukać te filmy i na pewno znajdziecie jakiś film, jakąś reklamę, którą gdzieś już ktoś stworzył. Będziecie mogli ją wziąć, troszkę przerobić, może coś pokombinować, natomiast macie już gotową tak jakby tą reklamę. Ja na przykład tutaj znalazłem taki produkt, który ma na przykład 1,7 miliona, prawie 2 miliony. Jest to taki kijek i... Nie, to kijek, tylko taka lampka i ogólnie właśnie takie coś będziemy chcieli znaleźć, czyli takie wideo, najlepiej właśnie takie kwadratowe i możemy sobie teraz to pobrać, to wideo, akurat tutaj jest jakieś logo, tutaj nazwa tego sklepu, natomiast możemy znaleźć bądź zastąpić to logo czymś, tam widzę również coś prześwita z tyłu. W każdym razie możemy sobie takie właśnie wideo pobrać, sobie skopiować po prostu link, pobrać sobie to wideo, gdzieś w internecie znajdziecie, dużo jest różnych takich programów do pobierania, oczywiście na internecie do pobierania właśnie reklam z Facebooka, filmów z Facebooka, pobieracie sobie i już macie właśnie film, który możecie dać, wysłać tej osobie, czyli jeżeli ta osoba wam odpisze na to, jakie są te ceny, to zgadzacie się na przykład na promocję 24-godzinną, wysyłacie to wideo oraz wysyłacie swój link do sklepu, ona go umieści tutaj i w tym momencie tak naprawdę czekacie aż ona wrzuci ten film. Możecie właśnie obserwować, jak zmienia się tutaj ta liczba. Jeżeli faktycznie widać, że to będzie działało, to możemy na następne 12 godzin to zostawić, czyli przez całe 24 godziny po prostu będzie to chodziło. Ja sam używam tego typu metody influencerów, na przykład jeżeli zanim jeszcze pójdę, jeżeli na przykład nie znajduję tego produktu gdzieś już ktoś sprzedaje, ale wiem, że ono ma sens, że ten produkt ma sens i że fajnie byłoby z nim pójść na reklamę, ale najpierw chciałbym go jednak sprawdzić, jak on działa ogólnie, czy jest na to popyt, czy ludzie to chcą kupować, więc na początku idę właśnie na tego typu strony, może nie 7 milionów, ponieważ tutaj będzie bardzo duża cena za takiego posta, ale zaczynam od 100 do 500 tysięcy obserwujących z takimi stronami i wtedy tutaj fajnie widzę, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Fajnie można później, jedną ze strategii również jest na przykład najpierw zdobycie, ponieważ jeżeli na przykład 18 tysięcy, powiedzmy z tego 5 tysięcy wejdzie na nasz sklep i tam kilka kupi, ale już mamy jakichś ludzi, którzy przeszli na ten nasz sklep, czyli możemy przejść na reklamę na
Facebooku i na przykład włączyć kampanię retargeting, czyli mające na celu wrócić znowu do tych ludzi, którzy wchodzili na naszą stronę, czy też na przykład znaleźć grupy podobnych odbiorców, które tych ludzi, którzy już wchodzili na nasz sklep właśnie z tej reklamy na Instagramie, więc jak najbardziej jest to właśnie fajny pomysł i można tutaj naprawdę, jest bardzo dużo pola, gdzie tu można właśnie tutaj z tym działać. I teraz na przykład możemy zobaczyć, jak to wygląda w tym wypadku. Też tutaj już ktoś współpracuje z tą stroną. Widzimy, jest link, który można kliknąć i zaprowadzi nas do sklepu dropshippingowego i ta osoba sprzedaje taki oto pierścionek. Możemy zobaczyć, właśnie się zainspirować, jak między innymi w tym wypadku jest bardzo taki prosty opis, że link jest w opisie i żeby kupić ten pierścionek, więc tak to mniej więcej wygląda. Tu już jest następna strona, nie jest następna, to jest ten produkt jeszcze pokazany. Jak on tutaj wygląda? Aha, bo tu nie zauważyłem, faktycznie tutaj jest. W każdym razie właśnie tak to wygląda. Możemy zobaczyć, w ten sposób właśnie ludzie robią różnego rodzaju reklamy, więc możecie przejść się również po tych stronach i popatrzeć, poszukać, kto co sprzedaje. Również w ten sposób można znaleźć przedmioty do sprzedaży, ze względu na to, że jeżeli znajdziemy jakiś przedmiot, który widzimy fajne wyniki robi na jakimś koncie na Instagramie, no to zdecydowanie można go spróbować. Jeżeli nie możecie na przykład w postach znaleźć, czasami możecie przejść na tą zakładkę z oznaczeniem, ze względu na to, że takie osoby również wrzucają tego posta i zazwyczaj oznaczają to konto na Instagramie tego sklepu internetowego, więc również tutaj można znaleźć właśnie w oznaczeniach różnego rodzaju posty, które mogły być reklamami. Aktualnie takich nie widzę, natomiast zdecydowanie tu również można poszukać. Tak więc myślę, że w miarę dobrze wam to powiedziałem. Jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli nie wiecie jeszcze czegoś dotyczącego tej strategii, to zapraszam do komentowania, zadawania pytań w komentarzach i widzimy się następnym razem.